innowacje technologiczne, fascynujący design i dynamiczna sylwetka nowego Mercedesa klasy A doczekały się rynkowej premiery. 15 września 2012 roku w byłej zajezdni MPK przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu autoryzowany dealer marki Mercedes-Benz, spółka Mirosław Wróbel, zaprezentował nowy model samochodów spod znaku trójramiennej gwiazdy. To już trzecia generacja kompaktowych samochodów tej klasy. Premierę nowej klasy A poprzedził wyjątkowy pokaz akrobatyczny. Najbardziej spektakularnym elementem pokazu była multimedialna prezentacja nowej klasy A, a przede wszystkim jej zaskakujący finał, który został przyjęty z ogromnym entuzjazmem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Michał Łuczak, prezes firmy Mirosław Wróbel, spółka z o.o. Po fantastycznym show głos zabrał Michał Łuczak, prezes zarządu firmy Mirosław Wróbel, spółka z o.o. W swoim wystąpieniu nie krył podekscytowania i podwyższonego ciśnienia, które wywołane zostało znakomitym przebiegiem całego pokazu, jak również wyjątkowością samego auta. I zapraszam do poznawania bliżej tych pięknych samochodów. Życzę dobrej zabawy. Zachwytu i podziwu nad nowym modelem Mercedesa klasy A nie kryli też zebrani w byłej zajezdni przy Legnickiej goście. W sumie pokaz zgromadził ponad 300 osób, spośród których wielu to klienci salonu samochodowego Mirosław Wróbel. Na pewno było bardzo wystrzałowo, szczególnie po tym odbiciu tych szyb. Zobaczyliśmy piękny samochód, który na pewno zdobędzie rynek. Czy pan jeździ Mercedesem? Jeszcze nie. A jakim pan zamierza jeździć, skoro jeszcze nie? Na pewno ML-em. A dlaczego nie A-klasą? Za mała? Ja myślę, że najpierw przećwiczy to mój syn, później żona, a dopiero ja. Jestem pod wielkim wrażeniem naprawdę samej prezentacji. Jestem zaskoczona, że można tak zaprezentować samochód, ponieważ ja zupełnie jestem z innej branży, z branży medycznej, stomatologicznej, ale prezentacja jest naprawdę super. Jestem pod dużym, dużym wrażeniem. Samochód wygląda oszałamiająco. Rzeczywiście to, co jest w reklamie, czyli wielkie wow, mogę się pod tym podpisać. Naprawdę jestem zachwycona. A organizacja i prezentacja samochodu też oszałamiające. A pani wrażenie jak? Uroczy wieczór, naprawdę. Dziękujemy bardzo. A co zrobiło największe wrażenie, oprócz pękającej szyby, bo to oczywiste? Samochód i chyba ten pokaz. Na linach, tak? Tak. A na mnie samo miejsce, wybór miejsca, bo nie sądziłam, że we Wrocławiu jest miejsce do tak wspaniałego zagospodarowania i do wykorzystania na tak fantastyczną, dużą imprezę. Aż niewiarygodne, że tutaj jest zajezdnia tramwajowa, tak? No właśnie, ja jeżdżąc tędy nawet dosyć często nie zauważyłam, że tej zajezdni już nie ma. Nowy Mercedes klasy A to samochód zbudowany na modułowej płycie podłogowej MFA. Jest on prawie pół metra dłuższy, nieco szerszy i zdecydowanie niższy od poprzedników. W sposób widoczny zmieniono przód auta, który został zaostrzony w dół. Wyprofilowany dach i wyraźnie wznosząca się ku tyłowi listwa nadwozia dodatkowo podkreślają sportowy charakter najnowszego Mercedesa. Wysokiej jakości elementy ozdobne umieszczone są, w zależności od linii wyposażenia lub pakietu stylizacyjnego, na otworach wentylacyjnych, podłokietnikach drzwiowych i wielu elementach obsługowych. Pokaz świetny, wrażenie bardzo duże na mnie zrobiło. Jeżeli chodzi o samochód, to dwie ważne rzeczy, że współpracuję z Apple, tak, czyli iPhone przede wszystkim, dostęp do sieci, to dla mnie jest bardzo ważne. Rewelacja, samochód z dostępem do sieci, prawda? Tak, to jest rewelacyjne, oczywiście. A oczywiście sama postura auta, jeszcze w nim nie siedziałam, ale zamierzam oczywiście, piękne. Myślę się, że jest pani fanką marki Mercedes. Tak można powiedzieć. Co prawda teraz jeżdżę jeszcze tym starszym modelem A-klasy,
ale mam nadzieję, że przesiądę się na ten. Pokaz jest godny pojazdu, to znaczy na pewno jest to impreza jedna z nielicznych w takim stylu i zrobiona z takim rozmachem i w nowym miejscu, bo tutaj chyba niewiele takich imprez się działo, jeżeli nie jest to w ogóle pierwsza. Na pewno bardzo zaskakująca prezentacja i myślę, że adekwatna do tego, co Mercedes pokazuje, pokazując nową A-klasę. To jest samochód zupełnie nowej generacji, tak to nazwijmy. Poprzednia A-klasa to była zupełnie inna koncepcja, ta wnosi zupełnie nowe linie, nową jakość. Wydaje mi się, że powinien się bardzo spodobać. Z tego co wiem, pan też jeździ Mercedesem, ale chyba nie A-klasą, domyślam się. Nie A-klasą, natomiast gdyby miał to być na przykład drugi samochód tej marki, jak najbardziej byłbym za tym. Bardzo mi się podoba samochód, naprawdę ładny, zwłaszcza w tym białym kolorze. Wszystko super. A wieczór i ten pokaz specjalny? Też naprawdę ładny. A co zrobiło największe wrażenie? Tłukąca się szyba przed Mercedesem. Najnowszy model kompaktowego samochodu nawiązuje wyraźnie do miejskiej dynamiki. Harmonijne połączenie energii i wyszukanego smaku sprawia, że klasa A idealnie wpisuje się w wolność nowoczesnych Europejczyków. To nowoczesny design i wyjątkowa kompaktowość tego samochodu miały wpływ na to, że wrocławski dealer marki Mercedes-Benz, spółka Mirosław Wróbel, zdecydował, że premiera w stolicy Dolnego Śląska będzie miała miejsce w industrialnej scenerii na terenie zajezdni tramwajowej. Pokaz był bardzo fajny, sympatyczny, ciekawy, a auto? Auto jak każdy Mercedes. Piękne. A co na to syn? Jest super! Ale co jest super? Auto czy pokaz? Czy auto oba? Auto i pokaz oba. A co się w pokazie najbardziej podobało? Wybuch tej szyby. Okej, to wszyscy tak samo odpowiadają. Najlepszy jest wybuch szyby. Najlepszy jest wybuch szyby. Dobrze, że auto nie wybuchło na samym wstępie. Ja na przykład jestem naprawdę fanem marki Mercedes. Mamy tych samochodów kilka modeli z żoną. Ten również bardzo nam się podoba. Myślę, że gdyby była tylko dobra możliwość zakupu w systemie ratalnym lub leasingowym, na pewno ten model będzie się super sprzedawał. Zaczynając od wstępu, czyli od imprezy takiej przygotowującej do otwarcia nowej A-klasy, no to trzeba powiedzieć, że była spektakularna. Tak? Dawno nie widziałem tak poruszającego widowiska. Co do samego pojazdu, no, trzeba powiedzieć, że jest innowatorski. Uprzedza swojego poprzednika o kilka długości. No i myślę, że będzie miał spory sukces rynkowy, jeśli tylko warunki handlowe dopiszą oczywiście. Klasa A oferowana jest w trzech liniach stylistycznych: Style, Urban oraz AMG Sport.